Jesteśmy przy aucie pana Mateusza, 2015 rok, Kia Sedona, wersja SX Limited, czyli najbogatsza. Wielu z was tak naprawdę nawet nie wiedziało, że coś takiego istnieje. Kilka osób nawet odezwało się do nas celem kupna czegoś podobnego, wyraziło taką chęć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O czym warto wspomnieć? No, szkoda miała miejsce ze strony pasażera. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Co do samych części, no faktycznie nie jest to model produkowany na Europę. Dla pana Mateusza już tutaj zdeklarowaliśmy się pomóc kupić maskę, błotnik, zawieszenie, oczywiście lampę. Lampa jest tutaj ksenonowa, dosyć droga. Mimo wszystko damy radę. Nie ukrywam, no mamy tutaj mały atak zimy. Jak co roku. Z uwagi na pogodę zaraz wejdziemy do środka. Opowiem wam troszeczkę o bajerach tego konkretnego egzemplarza. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to maksymalna opcja wyposażenia, tak więc będzie o czym mówić. Na dzień dobry, wita nas Kiles. Dwukolorowa skórzana tapicerka. Tak jak widzicie, te fotele są perforowane. One oczywiście są wentylowane, jak i grzane. Wejdźmy do środka. Troszeczkę może się zagrzejemy. Kiles. Jak widać, auto odpala w własnych siłach. Mamy tutaj mało paliwa, ekran nawigacji. Wyłączmy może tutaj tą dmuchawę. Masa schowków, kubków, zwróćcie uwagę, tych kubków w tym samochodzie jest tak praktycznie chyba 8, jak się nie mylę. Tu mamy jeden schowek, kolejny. Tutaj mamy fajny patent, zobaczcie, mamy tutaj taką kieszonkę, natomiast po odchyleniu mamy tutaj również schowek. Tutaj również mamy dojście do schowka. Bajery, elektronika, czyli martwe pole. Aktywny tempomat, dodatkowe zasilanie, odłączenie trakcji. Tutaj mamy również sterowanie z tempomatu. Fotochromatyczne lusterko. Szyby mamy pęknięte, to o tym już wcześniej wspominałem. Wymienimy ją jeszcze tak naprawdę przed wysyłką. Jeżeli interesuje was również kluczek, mamy tutaj kilka przycisków. Oczywiście te boczne do otwierania automatycznych drzwi. Zamknięcie, odblokowanie, klapa. Dziwi mnie, że tutaj nie ma tak naprawdę odpalania z kluczyka. Może była to jeszcze dodatkowa opcja. Myślę, że warto tutaj również wspomnieć o takich rzeczach jak grzana kierownica, tryby jazdy, czujniki parkowania oraz kamery 360 stopni. Zerknijmy sobie może zaraz, co się dzieje z tyłu. Zgasimy tylko ten samochód. Fotel nam bardzo ładnie odjeżdża, żeby wygodnie było wysiąść. Nie oszukujmy się, no tył tego pojazdu jest to bardzo ważna część. Jest to auto rodzinne. Drzwi mamy przesuwne, tak więc dzieci nie obiją tak naprawdę nam drzwi w żaden sposób do parkingu. One są oczywiście elektryczne, zarówno zamykanie, jak i otwieranie. Mamy tutaj do tego również przycisk, jak i na pilocie. Bardzo ładne, pełnowymiarowe fotele. Wielu z was pytało, czy to jest auto siedmioosobowe. Tak, z tyłu mamy trzy miejsca. Te fotele są pełnowymiarowymi fotelami, wygodne. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj mnogość regulacji. To również możemy sobie wysunąć na odpowiednią długość. O, działa wszystko. Przód, tył. Co jeszcze bardzo ciekawego? Ta regulacja. Zwróćcie uwagę tutaj, że ten fotel również rusza się w ten sposób. Regulacja może nie jest duża, nie jest imponująca, ale zawsze się przyda. Dwa podłokietniki po jednej i po drugiej stronie. Wspomniane cup holdery. Może wejdziemy do niego na chwilę. Jesteśmy w środku, na tylnej kanapie. Dwa szyberdachy, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wyjścia, USB-ki, różnego rodzaju ładowania. Roletki. Naprawdę bardzo praktyczny samochód. Jeżeli ktoś posiada dużą rodzinę, wręcz mogę powiedzieć, że jest to narzędzie do pracy. Skoczymy jeszcze, zobaczymy, co się z tyłu szybko dzieje. Jeżeli chodzi o tył pojazdu, mamy oczywiście tutaj kamerę. Klapa jest otwierana elektrycznie. Czujniki parkowania. Hak holowniczy. Gdzie jest ten przycisk? Gdzieś tutaj. No mamy tutaj resztki lampy, jakieś papierki, bardzo fajny patent.
zwróćcie uwagę, ta latarka jest wyjmowana. Można sobie ją w każdej chwili włączyć, zabrać ze sobą. Tak samo ona tutaj w tym miejscu się ładuje. Kolejne wyjścia. Zobaczcie, jak głęboki tutaj jest bagażnik w tym miejscu. Te fotele chowają się w podłodze, dlatego on jest tak głęboki. Resztki lampy ksenonowej, moduł. Bardzo ładnie wykończony bagażnik. Autobus. Kupujemy auto na zamówienie. Jeżeli szukacie czegoś podobnego, dajcie nam znać. Może coś innego, może coś sportowego. Nie ma to dla nas znaczenia. Kupimy każdy samochód pod zamówienie. Trzymajcie się, pozdrawiamy, hej! No, jadą kolejne trupki.